Cześć, witajcie, Roli z tej strony, portal Sega SKY się kłania po raz kolejny. Będziemy sobie dziś grali w kolejny port z Atomiswave i będzie to chyba jedna z lepszych bijatyk. Tak. Hokuto no Ken. Będzie mocno, będzie gitarowo, będzie to Hokuto no Ken, czyli Fist of the North Star. Jak już widzicie, ten gitarowy riff naprawdę potrafi fajnie, pozytywnie nastawić do gry. Za port odpowiada Arc System Works. No i oczywiście tutaj SEGA, która ma do tej pory prawa do tej serii. Mogłaby sobie je spokojnie wydać, zremake'ować i stworzyć kolejną świetną bijatykę 2D, ale jak wiecie, SEGA ma to gdzieś. No dobrze, to zaczynamy i zaraz wam troszkę jeszcze więcej powiem o samej bijatyce. A, zmiana pada! Wilka! Ostatnio grałem w inną grę i miałem inny slot włączone. Zaczynamy. No szybko pokażę wam postacie. Na Mamii może być problem z grą, może się zawiesić, więc starajcie się ją omijać. Starajcie się ją omijać i mam nadzieję, że nie trafimy na jej etap, bo właśnie może być problem. Jak widzicie, prezentacja jest świetna, wejścia. Kilka informacji o postaci, o planszy i o postaciach, jak wyglądają. No, gra prezentuje się świetnie, działa na silniku Guilty Gear, więc naprawdę będzie się działo. Zresztą zaraz sami zobaczycie, jak śmiga. No i ta muzyczka, świetny klimat. Jest szybsza, nawet chyba niż sam Guilty Gear. Jeżeli chodzi o bijatyki 2D i porty z Atomiswave, no to stawiam ją chyba na równi z The Rumble Fish, albo i nawet nie wyżej. Aczkolwiek system jest troszkę bardziej chaotyczny, mniej techniczny niż The Rumble Fish, ale jeśli lubicie właśnie bijatyki od Arc Systemu, nie wyszedł specjal, jeżeli lubicie bijatyki właśnie w stylu Guilty Gear i ogólnie bijatyki od Arc System Works, znajdziecie się tutaj naprawdę, odnajdziecie się w tej serii, w tej grze naprawdę świetnie. Jest mega dynamiczna. Dobrze, teraz troszkę samej gry. Ach! Jak widzicie, naprawdę wizualia, konkret. I Dreamcast daje sobie tutaj z nimi bez problemu radę. Przypominam, że gramy na konsoli właśnie Sega Dreamcast. Są też tutaj, widzę, podbicia w stylu Guilty Geara. Powietrzne. Duża tolerancja przy ciosach z ziemi. No, pierwsze wrażenie, znaczy pierwsze, ja już grałem trochę w tą grę oczywiście, jest naprawdę mega pozytywne. Prezentacja, grafika, sprite, no sami widzicie, tła są perfekcyjnie wykonane, czuć klimat tego starego anime, starej mangi, no i te postacie, które są po prostu troszkę lekko też schizowe. O, Mamiya, no to świetnie, chyba zaraz zakończymy. Właśnie na tym etapie jest problem, chyba że ją bardzo szybko pokonam, albo się zdarzy, co tu się ta gra nie zawiesi. No tutaj jest ten właśnie problem, z którego Megavolt cały czas nie rozwiązał. Miejmy nadzieję, że nie odpali specjala, bo tutaj podobnie, że największy właśnie problem jest ze specjalem. O, pięknie nawet wyszło nam w powietrzu. No, jest szansa, bo na razie może nam to przejdzie dalej. Nie ma wysokiego poziomu druga postać, więc jak nie odpali nam specjalnie, to przejdziemy dalej. decide the destiny. Na szczęście się nie zawiesiło. No ja. Łyskus. Chyba przeszło. Chyba się nie zawiesiło. Dobra, 2 strzały będzie po tym etapie. Jest. No. Wiecie, no co ja tu mogę powiedzieć? No jakoś nam się udało. Naprawdę powiem szczerze, że nie wiem od czego to zależy, ale właśnie wszyscy gracze zgłaszali, że największy problem jest na etapie Mamii. No dobrze, no jedziemy dalej. Gra się świetnie. Drugi gracz standardowo oczywiście podłącza drugiego pada, jakby wbijał drugiego żetonika. Mamy też informacje o podstawowych uderzeniach, takich bardziej silniejszych. A znowu wioska Mamii. No to ciekawe, może teraz na Reju. No szkoda, że się etap nie zmienił. Może być znowu ten problem. The time of retribution. Back one. Decide the destiny. No świetnie się gra. Te efekty graficzne, wybuchy, no naprawdę mistrzostwo. Gra, która spokojnie mogłaby sprzedać ogromne ilości egzemplarzy, jeżeli byśmy mieli ten port standardowo na Dreamcasta. O proszę, jak pięknie przy ścianie. Oj, 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 7 hit, genialna sprawa. No mi się nie udało w powietrzu. No i niestety KO. Lose. Jakiegoś Deadly Strike'a odpalę. Decide the destiny. Na szczęście specjal znowu nie trafił. No zacięty tutaj pojedynek. Pięknie w powietrzu. Yeah. Pięknie go wykończyłem specjalem. Jeszcze się nie poddałem. No i jedziemy dalej. Będę walczył. Kur! Tu go zaskoczyłem. Ale już naprawdę sporo mi skasował życia i będzie problem. Ale jeszcze walczę. Kurde, balans. Nie mogę specjala odpalić, no. Jeszcze w powietrzu, no. Kurczę. No ale świetnie się grało. Możesz na chwilkę zmienię postać. Żebyśmy mogli też zobaczyć kogoś innego. No i oczywiście gra jest też po angielsku, wiecie jak to. Porty wszystkie sami miały też, oprócz standardowo japońskiej wersji, możliwość przełączenia się na wersję angielską. Tutaj Megavolt dorzucił nieskończoną kontynuację. Natomiast szkoda, że nie ma tego menu serwisowego, gdzie możemy sobie poustawiać różne ustawienia. Game over. No świetny port, czołóweczka gier z Atomiswave. Ja mam nadzieję, że tutaj, jeżeli zastanawialiście się jeszcze nad jakąś bijatyką, to już macie ich tyle do wyboru, że... No, Dreamcast ma po prostu w tym momencie rok 2020, to jest dla niego drugie życie. Dzięki właśnie tym genialnym portom Megavolta. No to jedziemy, jeszcze z jakąś inną postać weźmiemy. Hokuto no Ken. No, Arc System Works naprawdę potrafi robić bijatyki 2D, co udowadniali wiele razy. No to weźmiemy już standardowego Kenshiro. Uwielbiam to wejście. Klimat trochę futurystyczny, troszkę cyberpunko. Nie cyberpunkowy, co ja gadam. Proszę nie wysłowię się, już nie mogę skupić, bo zaraz chcę grać już. Postapokaliptyczny. Chciałem powiedzieć. Posiadacze nowszych konsol mają możliwość zagrania w Hokuto no Ken. Odpowiada za tą nowszą serię studio Ryuga Gatoku, czyli autorzy Yakuzy. No i pięknie wykończony specjalem. Ależ tu się dzieje. Ten Win, to tak jakby to była postać, która tak kojarzy ją z Soul Calibura, jeżeli chodzi o ten głos. Ależ piękny konter! Oleż to było piękne. Tutaj taka mała dedykacja dla Tomka. Tomcio, mam nadzieję, że ta seria ci się bardziej spodoba. Mówiłeś, że wolisz takie bardziej dynamiczne w stylu Guilty Geara, więc... Jak już GDM-u jedzie, to będziesz musiał koniecznie ją sprawdzić. Mam o dziwo farta. Na razie mi się nic nie zawiesiło, więc... Cud. Ja też wam zalecam potrenować sobie właśnie z drugim graczem, podłączyć drugiego pada i tam troszkę sobie popatrzeć na ciosy, na kombosy, na system. Na pewno fajnie wam się będzie grało też później z samym komputerem. No i te wejścia. No, gitara naprawdę, świetny klimat. Jak widzimy, niektóre ciosy też mogą pięknie wchodzić jeszcze w powietrzu. No, świetna seria. two, decide the destiny. Ale pięknie go skontrowałem. To było genialne. No, powiem wam szczerze, że ta gra ma niesamowite pokłady miodu. Skuba... O ty! Ależ brutalny specjal. Ale ja się tak łatwo nie poddam. Ale skubaniec mi pojechał. No nie. A już miałem wygraną prawie w kieszeni. Kurczę, bele. No piękna walka, ta była naprawdę mega. Final battle. Decide the destiny. Zblokowałem. Już kurde, ale się rozkokosił. No tego specjala nie mogę odpalić, no. Ależ tu się dzieje, no po prostu. Dynamika pełną gębą, bez tutaj żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o prędkość, wizualia. Ja mogę wam po prostu naprawdę tylko polecić tą grę. Ach, ta mamija. Zobaczymy, czy tym razem się zawiesi. No, jeżeli chodzi o postacie, są po prostu świetnie narysowane. Jakby się pojawiły jakieś zwolnienia, to kochani, nie jest wina gry, bo zauważyłem, że przez chwilkę spadło nam trochę FPS-ów przy nagrywaniu. Więc możliwe, że to po prostu będzie problem stricte mojej karty do nagrywania, więc jeżeli tam pojawiły się jakieś małe dropy, to wybaczcie. Te spadki animacji, dropy animacji były winą samego adaptera, który nagrywa mi filmiki. Konsola wyrabia, ale może po prostu komputer nie wyrabiać. No niestety mój komputer nie jest zbyt mocny, jeżeli chodzi o nagrywanie, przechwytywanie obrazów, a już tym bardziej takich mocniejszych z HDMI. Bierze mnie na dystans z Kubana. Niech to. Final battle. decide the destiny. Ganzan Ryodan Ha! O, rewersa. Coś ten specjal jakby został chyba naprawiony, bo ściągałem też takiego małego fixa od Megavolta, więc tutaj ta gra jakoś dziwo nie zawiesza. Ale tak jak wspomniałem wam, może się to pojawić zupełnie losowo, więc no nie chcę tutaj po prostu dawać gwarancji, że wszystko już zostało poprawione. No i niestety. Nie odpalę tego specjala, kochani, nie odpalę. Co teraz się stanie? Na szczęście nie trafiła. No i niestety. Chciałem się trochę popisać. No to będziemy sobie powoli kończyć. Jak widzicie, naprawdę Arc System Works i SEGA stworzyli świetny, genialny port. Ten automat na pewno zarobił dużo pieniążków. Pewnie też się jeszcze gdzieś pojawia w Europie i w Japonii cały czas, na stanie. No, mam nadzieję, że podobało wam się, bo ja się troszkę nawet zmęczyłem. Ten gitarowy riff rockowy, metalowy daje radę też, jeżeli chodzi o soundtrack. No świetny klimat wypływa z tej gry i z tej serii aż po prostu tutaj na zewnątrz z monitora. Warto w nią zagrać, naprawdę jest to świetna pozycja, jeżeli uwielbiacie bijatyki 2D. No to jest to tak zwany must have, czyli obowiązkowy tytuł, który musicie mieć na makaronie, na Dreamcastie, bo gra się po prostu świetnie, genialnie. No, z całym sercem tutaj mogę wam tylko go polecić. Genialny, genialny, genialny port. Bardzo ci dziękujemy, Megavolt. Naprawdę ten rok, te święta, ten czas właśnie grudniowy będzie tutaj, ten czas covidowy, świetnym wypełnieniem twoimi właśnie portami. Ja jeszcze raz dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że gra i sama transmisja wam się podobała. Zachęcam was do ściągania tej pozycji, testowania. Dreamcast sobie z tym będzie radził doskonale. No i oczywiście, jeżeli zastanawialiście się nad kupnem samej konsoli, śmiało, 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 po raz kolejny polecę. Nie wiem, jak gra działa na emulatorach typu Redream czy tam Demul, no musicie sami sobie potestować, bo no, używam po prostu oryginalnego sprzętu od Segi. Jeszcze raz wam dziękuję, zapraszam do subskrypcji kanału na YouTubie, dajcie łapki w górę, dajcie jakieś komentarze, lajki, co tam sobie życzycie. No i oczywiście zaglądajcie też na forum portalu Sega SKY. Będzie nam miło, jeżeli pogadamy nie tylko o samych Dreamcastie, ale również i Atomiswave i tych portach. Dziękuję wam jeszcze raz za uwagę. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが、人類は死滅していなかった。「邪魔するやつは指先ひとつでダウンサー Hokuto no Ken.